dla niektórych studentów z biedniejszych, uboższych rodzin akademik to jest tak naprawdę druga rekrutacja na studia, prawda? Coraz większa część młodych Polaków znajduje się pod jakąś formą przymusu ekonomicznego. W kolejnym odcinku Komentarza Ekspertów, tym razem w jego październikowej odsłonie z okazji Halloween, porozmawiamy z Andrzejem Ciepłym, politologiem, członkiem redakcji portalu Opinii Klubu Jagiellońskiego, koordynatora krakowskiego oddziału tego klubu, wolontariusza Fundacji Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio. Andrzej również przygotowuje doktorat poświęcony fińskiej polityce mieszkaniowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię, Andrzeju. Cześć, pozdrawiam. Tak, po pierwsze chciałem zapytać o kwestię dosyć straszną, tak? Mianowicie o horror cenowy na rynku nieruchomości. I chciałbym porozmawiać głównie o Krakowie, ale też możemy trochę po Polsce pokluczyć, tak? I po pierwsze chciałem zapytać o walki, o akademiki, jakie miały miejsce w Poznaniu i w Krakowie. Też szczególnie chodziło o strajki okupacyjne poznańskiego akademika Jowita oraz krakowskiego Kamionka. O co chodzi i czy studenci faktycznie mają o co walczyć? Tak, to ja może tak od razu też dam taki disclaimer, że ja osobiście nie brałem udziału w tych protestach i też nie jestem członkiem żadnego z tych kolektywów, które brały udział w protestach, ani też nigdy nie byłem na przykład członkiem samorządu, który reprezentowałby studentów z drugiej strony. Po prostu napisałem o tym artykuł w Klubie Jagiellońskim ze słowem komentarza, jako że to po prostu jest taka dziedzina, którą się interesuje. I już w kilku mediach o tym opowiadałem. Tak właśnie jako taki bezstronny obserwator mający jakieś swoje wnioski, natomiast nigdy nie byłem uczestnikiem tych protestów, więc myślę, że to jak, mogę dać jakieś swoją zdanie na ten temat, ale jeśli chodzi o to, jakie tam interesy, czy jakie interesy reprezentują studenci, to myślę, że najlepiej byłoby spytać ich osobiście, ale to, co mogę powiedzieć, to to, że taki ogólny wniosek, który się kreuje jeśli biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia ostatniego roku, to to, że rzeczywiście doszło do jakiegoś przełamania, do takiego momentu, kiedy już studenci przestali, sytuacja stała się na tyle zła, że rzeczywiście to taka rzeczywiście spokojna jednak grupa społeczna, jak studenci, którzy no, przynajmniej w ostatnim czasie nie słyszeliśmy o jakichś protestach studenckich, prawda? To jest raczej czasy XX wieku, kiedy takie protesty miały miejsce. XXI wiek nie kojarzy się z jakimiś rewoltami studenckimi. To właśnie ten konkretny problem wyprowadził studentów na ulicę, prawda? Oczywiście mieliśmy sytuację, kiedy młodzi ludzie protestowali w całej Polsce, na przykład po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, czy tam przy innych też rzeczach, ale to jest taka i to też było to był też protest masowy, natomiast te protesty i strajki okupacyjne mające miejsce, czy to w Poznaniu, czy w Krakowie, o których zaraz sobie opowiemy, one były ciekawe dlatego, że to był konkretny problem społeczny, który dotykał konkretnej, właśnie tej konkretnej grupy, jaką są studenci i był takim jakby właśnie apelem, że sytuacja jest zła, czyli że naprawdę tych akademików nie ma, bo to właśnie to jest te protesty, czy na początku w Poznaniu, pod koniec ubiegłego roku był taki komunikat władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, że akademik Jowita, który znajdujący się w dosyć atrakcyjnej lokalizacji, natomiast będący w złym stanie technicznym, ma zostać zamknięty i sprzedany po prostu w prywatne ręce. No i to spotkało się z dużym protestem studentów. Też wtedy w boju przetestowały się różne młode kolektywy, które wtedy przy okazji powstały ze szczególnym uwzględnieniem studenckiej inicjatywy mieszkaniowej. I one zaczęły dosyć mocno się wokół tego organizować, ten temat zaczęły nagłaśniać, zaczęły brać udział w różnych spotkaniach dotyczących polityki mieszkaniowej, też nawiązały kontakty z jakimiś środowiskami politycznymi, takimi oczywiście lewicowymi, bo to trzeba mieć na uwadze, że to są bardzo, że te kolektywy, które to organizują, to są z reguły bardzo lewicowe środowiska. No i też tutaj myślę, że dosyć szczegółowym bohaterem tych całych akcji był też
Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, który tutaj myślę, że jest takim dosyć, jakby to jest bardzo ciekawe środowisko, ponieważ mam wrażenie, że w Polsce dużo ludzi, oczywiście wiadomo, że eksperci się na tym, że mają z tym kontakt, natomiast jakby myślę, że w powszechnej takiej opinii związki zawodowe kojarzą się ze starszymi panami czy paniami z jakichś zamierzchłych komórkach Solidarności, którzy już nie za bardzo jakoś działają, albo raczej też nie chcę tutaj oczywiście jakiegoś ageizmu, nie o to mi chodzi, po prostu bardziej, że te związki zawodowe nie kojarzą się w Polsce z takim rzeczywiście aktywnym działaniem i też myślę, że dużo pracodawców dosyć mocno walczy ze związkami, z sukcesami niestety. Tymczasem rzeczywiście inicjatywa pracownicza to jest taka jakby, nie wiem, druga fala związkowości w Polsce, która działa bardzo, bardzo sprawnie, mimo że nie jest jeszcze taka wielka i jak Solidarność to ma jakieś swoje sukcesy ma. I właśnie za te protesty odpowiadały tam lokalne koła tam związku, tam takich młodzieżowych komórek inicjatywy pracowniczej, zwłaszcza w Krakowie. I tak jak w przypadku właśnie tego akademika Jowita w Poznaniu, tak i w Krakowie akademik Kamionka, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego, też miał zostać sprzedany. I tam oczywiście jest sporo takich szczegółów, o których można by toczyć wielogodzinne dyskusje. Władze UJ-u na przykład, już mówiąc o Krakowie, broniły się tym, że ten akademik już był zamknięty od lat, że studenci wtedy nie chcieli w nim mieszkać, że dlatego on miał być sprzedany, bo jest w złym stanie technicznym, daleko od centrum, nie jest atrakcyjny dla studentów i tak dalej. I taka była linia obrony. Natomiast też fakt jest taki, że no PR-owo to był bardzo, to był, nie, 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 był, nie był zbyt dobry ruch, no bo jeżeli mamy rzeczywiście sytuację, że w mediach i w literaturze fachowej pisze się o jakimś kryzysie mieszkaniowym, kiedy rzeczywiście, mimo tego, że cały czas budujemy liczbę zamieszkania w dużych ilościach, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o liczbę budowanych mieszkań na 100 tysięcy mieszkańców. Być może ustępujemy tylko, a jeżeli chodzi w ogóle o liczbę budowanych mieszkań w całej Europie, jakby w sensu stricto, w liczbach bezpośrednich, to ustępujemy tylko Niemcom i Francji, które są wielokrotnie większe populacyjnie od nas, no to cały czas ten kryzys jest, ponieważ te mieszkania są wykupywane przez fundusze inwestycyjne, przez inwestorów, czy przez osoby chcące po prostu zaoszczędzić pieniądze w ten sposób. No więc jakby ten kryzys mieszkaniowy istnieje w Polsce, też dotyka studentów, no bo jeżeli ceny nieruchomości rosną, to też rośnie koszt najmu i tak dalej. I akademiki, które tam nawet kilka, a zwłaszcza kilkanaście lat temu były no naprawdę jakby tanie, ale też tanie był wynajem. To znaczy, to akademik zawsze był tańszy, ale nie aż tak diametralnie jak teraz. To wtedy można było na przykład rozważyć takie coś, że okej, akademik jest na przykład niewremontowany, w złym stanie technicznym, co jest w ogóle osobnym problemem, o którym może pogadamy. I na przykład jest daleko od centrum, no to dopłacę na przykład, nie wiem, stówkę, dwie i będę mieszkać w centrum, w wolnym mieszkaniu. Ta sytuacja jest taka, że akademik jest, nie wiem, dwukrotnie tańszy od pokoju nawet, czy współwynajmowania mieszkania w takim mieście jak Kraków. I czasami dla niektórych studentów z biedniejszych, uboższych rodzin akademik to jest tak naprawdę druga rekrutacja na studia, prawda? Czyli to, czy się dostałeś na studia, to jest jedno, ale jeżeli nie masz akademika, jeżeli nie przyznano ci miejsca w akademiku, to jest też de facto wyrok i może po prostu oznaczać, że tego mieszkania, że jakby po prostu nie ma innej opcji na mieszkanie w Krakowie i studiowanie. Czyli bez akademika po prostu nie ma studiowania. I rzeczywiście są przypadki, z góry niestety nie podam ilości, ale zdarzają się coraz częściej przypadki tego, że ludzie rezygnują ze studiów, ponieważ nie dostali miejsca w akademiku. I tutaj też zauważmy, że tutaj szczególnie wykluczeni są ludzie mieszkający nie aż tak daleko od Krakowa, w tym sensie, że, bo też jest tak, że są jakieś punktacje za odległość od miejsca zamieszkania. Jeżeli myślę, że tutaj, jeżeli na przykład podejmujesz studia w takim miejscu jak Kraków, na Uniwersytecie Jagiellońskim, no to osoby, które przyjeżdżają z trochę dalszego, z daleka po prostu, mają
mogą mieć dodatkowe punkty, a osoby, które po prostu mieszkają na tyle daleko, że mieszkanie, na przykład dojeżdżanie codziennie byłoby dla nich problemem, ale jednak na tyle blisko, że byłoby to teoretycznie możliwe, no to one tych akademików mogą nie dostać. I to dla nich oznacza, że rzeczywiście albo wstawienie o czwartej, dojazd na zajęcia, albo trzeciej, albo wynajem czegoś na jakichś strasznych warunkach na rynku prywatnym. Także problemów jest bardzo dużo, ale też to już kończę, wracając do tego tematu protestów studenckich, kończąc go, bardzo w ogóle polecam się zainteresować, poczytać o tym więcej. Jest to dosyć ciekawy temat. Natomiast no, też to, co się liczy, to rzeczywiście to był taki strajk, który się zakończył sukcesem. To znaczy, widzimy, że te akademiki dalej są, że władze wycofały się z pomysłów ich sprzedaży i mimo, że jakby no, widać było, że był to dla nich jakiś taki problem i że nie były zbyt chętne, żeby tego kontaktu ze studentami nawiązać, to jednak ostatecznie no, ugięły się. I chociaż jeszcze nie mamy, z tego co powiem, jakichś takich szczegółowych decyzji i planów na zagospodarowanie czy to Kamionki, czy to Jowity, to mamy na pewno deklarację, że one będą, że zostają i że będą wykorzystywane przez studentów. A co się dzieje, że nie powstają obecnie nowe akademiki? Ile brakuje miejsc, ile przypada miejsc w akademikach na jakby zapotrzebowanie studenckie w tym momencie? I dlaczego też dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak na przykład ten PR-owy zabieg na Uniwersytecie Wrocławskim, jeśli się nie mylę, związany z tym, że napisano z okazji Primi Aprilis w ramach żartu, że powstanie jakiś nowy akademik, a tak naprawdę nic takiego nie miało mieć miejsca. To znaczy, tak naprawdę wydaje mi się, że sytuacja we Wrocławiu to jest taka drobnostka raczej, co nie? To była po prostu, myślę, że osoba, która zajmuje się PR-em na Uniwersytecie Wrocławskim, po prostu dokonała złej decyzji, podjęła złą decyzję i Ale wywołało to jakby od tej strony debaty publicznej jakby dużą lawinę, krytykę, ale też jakby stała się przyczynkiem do jednak podjęcia tej dyskusji publicznie. Na pewno. To znaczy, myślę, że tak bywa czasami, że jakiś błąd, który skutkuje kryzysem wizerunkowym, potem oznacza, że podjęcie jakichś decyzji, które mają ten kryzys zmniejszyć. Ja zawsze przyjmę z radością wszystkie decyzje władz uczelni, które zmierzą do poprawienia sytuacji mieszkaniowej studentów. Jeżeli tak będzie w tym przypadku rzeczywiście, że na fali tego nieudanego żartu, gdzie tam władze uczelni powiedziały, że będzie jakiś akademik, wszyscy się ucieszyli, po czym okazało się, że to był żart, no to po pierwsze w ogóle świadczy o tym, że no, osoba, która napisała ten dowcip, no to oczywiście stoi na stanowisku, że to nie był jakiś rektor uczelni, który napisał sobie coś na Twitterze czy na stronie internetowej, tylko po prostu ktoś z PR-u, prawda? Jakaś młoda osoba, która tam pracuje. No to jednak to była taka trochę, to był, no to bardzo zła decyzja. Dziwne, że to w ogóle poszło, bo też pokazuje, że po prostu to już trochę świadczy może o nas. Też nie chcę mówić, że ta osoba, która ten żart zamieściła, jest jakby głosem pokolenia, ale trochę też jakby świadczy, że kiedyś to byłoby normalne i jakby nikt by z tego nie żartował, to znaczy zapewnienie sytuacji mieszkaniowej studentom przez uczelnię czy przez państwo byłoby uznane za coś oczywistego. Teraz mam wrażenie, że tak jak w ogóle ze większością rzeczy w naszym życiu, coraz większą część jakichś takich zadań oddajemy, które były stosowane przez państwo czy jakieś instytucje publiczne, jak uniwersytety. Jest przekazywane jakieś różnym prywatnym instytucjom, czy tam osobom, typu firmy, typu jakieś tam właśnie, no, głównie firmy i korporacje. Już to obserwujemy w Polsce, bo powstają prywatne akademiki, które mają się bardzo dobrze i one głównie zagospodarowują, co prawda, zagranicznych studentów, którzy mają duże portfele i zależy im na czymś innym niż studentom polskim, ale też bogatsi polscy studenci też jakby w nich zamieszkują, one są stworzone trochę jak takie kluby, gdzie ma się siłownie, ma się różne takie miejsca do wspólnego wypoczynku i są takimi trochę ekskluzywnymi miejscami. Też powstają w dosyć atrakcyjnych lokalizacjach.
I to ciężko to nazwać akademikiem. Znaczy, akademik też ma przestrzeń wspólną, prawda? Natomiast akademik ze swojego samego sensu, swojego istnienia jest instytucją włączającą, która egalitarną, która łączy, powinna łączyć osoby zarówno uboższe, dla których akademik jest jedyną opcją, ale też te trochę bardziej zamożne, które po prostu chcą w nim mieszkać, bo nie chcą na przykład wydawać większej ilości pieniędzy na mieszkanie prywatnie, bo akademik nie powinien być. Znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle też jakiś taki coś, z czym powinniśmy walczyć, że akademik jest miejscem, gdzie standard jest beznadziejny i gdzie mieszkają jakby, to jest po prostu najgorsze miejsce do życia i jedyne, co jest w nim dobre, to cena. Myślę, że czasami niektóre, nie mówię, że wszystkie, ale niektóre akademiki taki zły PR zbudowały i to jest coś, z czym też powinniśmy walczyć, bo uważam, że to jest w ogóle element takiej szerszej dyskusji, że to, co publiczne, w tym sensie publiczne, że jakby administrowane przez uczelnię, która jest jakimś takim też dobrem nas wszystkich, to musi oznaczać gorsze, prawda? Że lepiej dopłacić na przykład kilka stówek i mieć lepiej prywatnie. Uważam, że to jest coś, to jest duże zjawisko w wielu dziedzinach życia, nie tylko mieszkaniówce. Ja jestem na zdania, że też publicznie powinno być najwyższej jakości, ale żeby było najwyższej jakości, muszą mieć na to pieniądze, prawda? I tutaj tych pieniędzy ewidentnie nie ma. Miał być ten projekt Akademiki za złotówkę, no ale na razie to jest tylko jakaś jedna deklaracja polityki, no, po prostu deklaracja polityków, bez żadnych konkretów, więc nawet nie ma sensu o tym programie mówić. Natomiast widzę, że rzeczywiście temat akademików wszedł jakoś na tą wokandę i stał się elementem agendy i wydaje mi się, że może coś się w tym temacie ruszyć. Tym bardziej, że na przykład takie uczelnie jak UJ zadeklarowały budowę akademików po tej sytuacji z Kamionką i akademiki mają powstawać. Natomiast tutaj też zwróciłbym uwagę, też nie chcę krytykować polskich uczelni tak bardzo, bo ja uważam, że znaczy łatwo to robić, w sensie będąc w sytuacji studenta, to uczelnia jest tym takim wielkim, tym takim, nie wiem, lewiatanem, który rządzi, ma władzę absolutną nad studentem. Natomiast też pamiętajmy, że uczelnie są też takim malutkim ziarnkiem jakiejś gorczycy przy państwie, prawda, które te pieniądze daje. Bo zwróćmy uwagę, że też wiele uczelni ma potworne długi, prawda? Na przykład wiem, że moja uczelnia, czyli Uniwersytet Jagielloński, też nie pamiętam, nie do końca wiem, jak to się ostatecznie rozstrzygnęło, ale po wybuchu wojny na Ukrainie i po gigantycznych podwyżkach cen energii, które były konsekwencją tej wojny i elementem tej wojny hybrydowej, gdzie właśnie po prostu zasoby energetyczne były elementem tej wojny, no rachunki, które instytucje takie jak UJ musiały zacząć płacić po prostu z miesiąca na miesiąc de facto, czy z roku na rok. To były podwyżki potworne rzędu wielu, wielu procent i po prostu same koszty energii spowodowały wzrost zadłużenia uczelni do stu kilkudziesięciu milionów złotych. Mówimy o samych rachunkach za prąd, prawda? Bo uczelnia to przecież są dziesiątki wielkich gmachów, które trzeba ogrzać, które trzeba naświetlić, laboratoria, które działają 24 godziny na dobę, serwery. No to i też wiadomo, że w sytuacji też, kiedy priorytetem państwa są wydatki na obronność i to jest chyba jedyna dziedzina, na którą się wydaje pieniądze po prostu bardzo hojnie, a wszystko inne trochę musi być, jest trochę temperowane. To, no to też uczelnie chyba nie dostają tyle, ile mogłyby dostawać. Już nie mówiąc o tym, że no, jakby wydatki na naukę w Polsce, na szkolnictwo wyższe się krytykuje od lat. Także wydaje mi się, że też rektorzy nie, jakby trochę też optymalizują i jakby nie zawsze mogą budować. Ale oczywiście nie chciałbym, żeby to było usprawiedliwienie, że no, nie ma kasy, to nie budujcie. Uważam, że powinno się o to zabiegać. I uważam, że studenci, którzy walczą o te akademiki, to robią dobrą robotę, bo rzeczywiście mogłoby być tak, że tych po prostu akademików by nie było, gdyby oni nie podjęli żadnych decyzji. Tym bardziej, że
te dwa protesty, mimo że no jednak w skali całego kraju to nie było jakieś duże wydarzenie, to przebiły się jakoś do przestrzeni publicznej i rozpoczęły debatę publiczną. I myślę, że to jest jakaś duża wartość. To w kolejnej części tej rozmowy chciałbym przejść do jakby bardziej perspektywy studenckiej. Czy tak jak wygląda życie studenta z tej bardziej ekonomicznej perspektywy pod względem właśnie tego, że musi nie tylko znaleźć sobie miejsce, lokum do życia, czy to w akademiku, czy w wynajętym mieszkaniu, jeśli jest, zakładamy sytuację, że jest przyjezdny albo się wyprowadza od rodziców, tak? I jakby ty stawiasz tezę w jednym swoim artykule w ramach Klubu Jagiellońskiego realizowanym, natomiast pytasz, czy studia w Polsce są tylko dla bananów i jak to wygląda z tej perspektywy właśnie studenckiego życia, Tak, które to jest. jakby zwykło się określać no raczej takim mniej zaawansowanym, w sensie bardziej uboższym niż takie zwyczajne. Tak. Myślę, że to jest taki temat mocny też, który. Znaczy, chodzi o to, że sytuacja studentów trochę skupia w soczewce dużo różnych problemów społecznych, w tym sensie, że studenci są. Mają dosyć słabą pozycję w bardzo wielu miejscach, z uwagi na swój wiek, z uwagi na brak doświadczenia, z uwagi na to, że właśnie bardzo często nie mają jakby takiej, nie mają kart przetargowych do tego, żeby na przykład walczyć o lepsze stanowiska, albo też brakuje im pewności siebie w związku z tym, żeby na przykład walczyć o jakieś warunki dla siebie. Już nie mówiąc o tym, że też w ogóle. Rynek pracy pozostawia w Polsce wiele do życzenia i różne takie nadużycia są tam na poziomie porządku dziennym. Ale zauważmy, że po prostu bardzo, bardzo duży. Chodzi o to, że po prostu problemy studentów są de facto problemem też innej części społeczeństwa, natomiast studentów mogą one dotykać po prostu bardziej przez to, że jakby oni dopiero wchodzą na ten rynek pracy, czy dopiero jakby. Zaczynają swoje życie, nie mają jakichś kontaktów, nie mają jakby jeszcze ugruntowanej pozycji, więc może ich to bardziej dotykać. I tutaj podjąłem temat pracy i chciałbym się na nim skupić. To zauważmy, że branże, które są typowo kojarzone z podejmowaniem w czasie studiów, to nie wiem, branża gastronomiczna, jakaś branża turystyczna, w takich miastach jak Kraków. Może różnego rodzaju takie prace dorywcze. To są wszystko rzeczy, które nie kojarzą się przede wszystkim z bezpieczeństwem. To znaczy, praca jest tam podejmowana na śmieciówkach albo na w ogóle na czarno. Myślę że też, że przez to, jak niskie w Polsce jest bezrobocie i też jak duży mamy napływ imigrantów i uchodźców z zagranicy, no to też ta pozycja jest słaba, to znaczy w takich pracach, takich entry-level jobs, też ta rotacja kadry jest na tyle duża, że ciężko upomnieć się na przykład o swoje prawa. I może dochodzić do różnego rodzaju innych nadużyć, prawda? Jak na przykład ja sam osobiście słyszałem, też nie lubię mówić o takich doświadczeniach anegdotycznych. Ponieważ no, one są anegdotyczne i nie muszą odwzorowywać skali takich nadużyć w rzeczywistości, no ale mam taką historię, jakąś taką zasłyszaną od moich bliskich, że to studentka, która właśnie podjęła pierwszą pracę w życiu jako kelnerka w jakiejś tam knajpie w Krakowie, właśnie na czarno. No i wiadomo, jakby pierwsza praca w życiu na czarno, no to potem ewentualnie, jak się sprawdzić, to podpiszemy jakąś umowę. Wiadomo, po czym po przepracowaniu pełnego miesiąca i kiedy miała dostać wypłatę, no to się z nią po prostu pożegnano, prawda? Powiedziano, że no, nie spełniasz naszych standardów i tak dalej, do widzenia. I jak kiedy ona upomniała się o wynagrodzenie, no to usłyszała informację, że coś nikt tutaj nie pracowała i tak dalej, prawda? Taka, no, to myślę, że sytuacja jest skrajna i raczej wydaje mi się, że nawet jak ktoś podejmuje pracę na czarno, no to zazwyczaj rozlicza się co do grosza, na który się umówił, ale po prostu chodzi o to, że to jest pewna skrajność, która się może wydarzyć. Tu chodzi o to, że to
po prostu zwiększa nierówną dysproporcję pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. I tutaj podkreślę, że to jest problem studentów w tym sensie, że zauważmy, że jeżeli na przykład praca jest na czarno, albo jeżeli na przykład część wynagrodzenia jest dawana pod stołem, bo też to jest swoją drogą też gigantyczny problem, że na przykład na umowie jest minimalna, a reszta jest pod stołem, no to to też jakby sprawia, że to, co jest pod stołem, to można jak na przykład nie dać, prawda? Bo dobrze, no, że na umowie pensja się zgadza, wszystko się w papierach zgadza. Gdyby taka osoba poszła do sądu, no to nie mogłaby się do niczego przyczepić, no bo tych reszty wynagrodzenia, na które się umawialiśmy, no nigdy tak naprawdę nie było. To jest tylko jakby wszystko jest nieoficjalne, prawda? Wszystko, co jest nieoficjalne, i tutaj też odwołam się do jakby po prostu państwowiec z klubu jagiellońskiego, odwołam się do tego, że ten brak państwa jest tutaj słabością i powinien by i wszystkie takie obszary, gdzie tych regulacji brakuje, jest problemem. Tutaj też natrafiłem na taki ciekawy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, właśnie dotyczący pracy pod stołem, gdzie oni wyliczyli na podstawie też szacunków, bo umówmy się, że to są badania takie, nie mogą być w pełni, nie mogą być doskonałe pod kątem statystycznym czy pod kątem metodologicznym, no bo dotyczą szarej strefy, ale ponad 1,5 miliona pracowników w Polsce otrzymuje część wynagrodzenia pod stołem. 31% pracowników w małych firmach otrzymuje wynagrodzenie pod stołem, czyli no 1/3. I ponad 17 miliardów złotych sektor państwa stracił w 2018 roku właśnie poprzez to, że nie odprowadzono podatków czy składek emerytalnych od tych pieniędzy otrzymywanych na czarno. 17 miliardów złotych i to było 5 lat temu, czy 6 lat temu. Także no, to jest też gigantyczna skala i myślę, że wszystkie takie problemy, które są, nie dotyczą tylko studentów, bo dużo ludzi bardzo zaawansowanym wieku przez całe swoje życie albo pracowało na czarno, albo otrzymywało część wynagrodzenia pod stołem. No i to efekt jest taki, że no, po prostu ich emerytury będą niskie albo nie będzie ich wcale. Plus też to, że pracodawca zawsze będzie mógł powiedzieć, że no to pani Kasia się dzisiaj nie sprawdziła w tym miesiącu, no to tam tylko na przykład połowę tego, na co się umówiliśmy pod stołem. To jest problem. Tutaj też od razu do tego dodam, że przepraszam, że tak długo mówię, ale jeszcze sobie pozwolę na jeden punkt, że to wszystko, o czym mówiliśmy, nie byłoby tak może istotne, jeżeli by uznać, że studenci jednak są taką grupą społeczną, która dopiero wchodzi w dorosłość i praca może być, jest takim, nie wiem, czasami kaprysem, tylko że to jest perspektywa jednak klasy średniej. Wydaje mi się, że rzeczywiście relatywnie duży odsetek ludzi, relatywnie dużej grupy społecznej praca w 30 dni jest konieczna, zwłaszcza jeżeli są to osoby, które przychodzą właśnie z mniejszych miejscowości, na przykład mają rodzeństwo, które też studiuje i wtedy utrzymanie właśnie dwójki, trójki dzieci, które studiują poza miejscem zamieszkania, trzeba wynająć im mieszkanie i tak dalej, no to to się wiąże z wielkimi kosztami i dla wielu właśnie studentów praca jest po prostu konieczna. I tutaj też dochodzi dodatkowy przymus, prawda? Akademik, praca, prawda? To jest też. No i tutaj oczywiście praca jest też ważna, dlatego że rośnie czynsz. Oczywiście akademiki też drożeją, ale dużo wolniej. Więc tak już o tym mówiliśmy, że akademiki są ważne. Ale jeżeli ktoś na przykład nie dostanie miejsca w akademiku, no to musi wynająć na rynku prywatnym, te ceny rosną. I zobaczmy, że bardzo dużą część dochodów taki czynsz może pochłonąć. Jeżeli minimalna na rękę to jest powyżej 3000 zł, 3000 coś już, nie pamiętam dokładnie, a na przykład czynsz wynajem jednego pokoju w dużym mieście to jest, że to jest 1500 zł lekką ręką, 1800, no to ponad połowa dochodów, i tu mówiąc przy pełnym etacie, ponad połowa dochodów zżera właśnie czynsz.
To oczywiście mówimy o pełnym etacie, ale też wiadomo, że studenci, którzy na przykład studiują dziennie, pracują na części etatu i nie jest to takie oczywiste. Więc problemów jest bardzo dużo i wszędzie tutaj, może te wszystkie te takie wątki, które poruszyłem, może trochę chaotycznie, za co przepraszam, spaja taka jedna klamra, która się nazywa przymus ekonomiczny. Jeżeli jest jedna rzecz, o której bym chciał tutaj powiedzieć, jeżeli którą chciałbym, żeby ktoś sobie, nie wiem, sprawdził i jakby zgłębił, to jest przymus ekonomiczny i to jest to, że coraz większa część młodych Polaków znajduje się pod jakąś formą przymusu ekonomicznego. I ten przymus ekonomiczny sprawia, że nie mogą podjąć studiów albo że studiują nie na tak, jakby chcieli, bo na przykład muszą studiować, nie wiem, muszą pracować i praca jest dla nich priorytetem. Studiują tylko po godzinach i nie mogą się tym studiom oddać tak, jakby chcieli, jak powinni, bo też dla wielu osób studia są marzeniem i chcieliby się im poświęcić i nie mają takiej możliwości. Albo też muszą ze studiów rezygnować, bo na przykład po prostu nie ma takiej możliwości, żeby podjąć studia w dużym, drogim mieście. Już nie mówiąc o tym, że na przykład mogą na przykład podejmą studia w gorszej uczelni bliżej domu, a nie jadą na przykład do dużego, drugiego miasta, gdzie znajduje się dobra uczelnia, w której mogliby studiować. Także przymus ekonomiczny powinniśmy uznać za to, że za priorytet, jeśli chodzi o tą politykę wobec studentów i po prostu działać na rzecz jego zmniejszenia. Czyli powinniśmy sprawiać, żeby każdy studiował tam, gdzie chce i żeby nie musiał kierować się decyzjami ekonomicznymi. Jeszcze na koniec takie też optymistyczne pytanie chciałem zadać, to znaczy, czy z Twojej perspektywy, jako, prawda, młodego badacza, który się zajmuje rynkiem mieszkaniowym w państwie skandynawskim, tak, w Finlandii, czy są jakieś dobre praktyki w dziedzinie właśnie polityk mieszkaniowych, które by można było zaimplementować na rynku polskim stamtąd? To znaczy, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to tutaj myślę, że akademiki to jest coś, co jakby mamy przetestowane, bo to nie ma co za bardzo wymyślać na nowo i brać na przykład za wzór akademiki w Cambridge czy na Harvardzie, bo nasze akademiki byłyby w porządku. Tutaj tylko bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Czyli na to, że akademiki powinny tworzyć przestrzeń akademicką, powinny tworzyć jakieś coś na wzór kampusów, powinny spajać wspólnotę i sprawiać, żeby ci studenci byli w takiej jednej przestrzeni, ponieważ to generuje bardzo dużo korzyści też dla nauki, dla życia akademickiego. Ja tutaj, zarówno ja, jak i ty, jesteśmy Krakusami, którzy w Krakowie się uczyli i studiowali. I też zwróćmy uwagę, że nie wiem, jak to było u ciebie, ale na przykład u mnie, mimo że studiowałem na UJ-cie, to na imprezie się chodziło na miasteczko AGH, ponieważ tam to po prostu te miasteczka stworzyły, to jest chyba jedyny w Krakowie przykład, albo największy przynajmniej, przykład rzeczywiście w tej wspólnocie studenckiej, które stworzyły, gdzie po prostu ta architektura, ta urbanistyka, to, że te akademiki są koło siebie, tworzą wspólną przestrzeń, która jest jakąś, która ma jakieś swoje, ma swoją przestrzeń też na świeżym powietrzu, gdzie można się spotkać, gdzie to jest po prostu przestrzeń prywatna między akademikami, gdzie są jakieś boiska, jakieś parki, można sobie siąść, zrobić imprezy i tak dalej, to sprawia, że po prostu ludzie lgną do tego miejsca, ludzie się poznają, ludzie nawiązują znajomości. Są to czasami znajomości prywatne, które kończą się i zaczynają się i kończą na imprezach, ale też mogą powstać różnego rodzaju projekty, które na przykład potem zmienią się w jakieś na przykład innowacje naukowe, prawda? Jest to raz na takie przypadki. Przecież dużo wynalazków, dużo różnych startupów powstaje na uczelniach jako projekty, które po prostu grupa pasjonatów podjęła jakoś po godzinach właśnie w akademiku. I potem to się przerodziło w duży startup. I myślę, że taką zupę intelektualną, którą stanowią polskie uczelnie, należy raczej koncentrować i przyprawiać, a nie ją po prostu rozwadniać. No bo zauważmy, że na przykład w Krakowie te akademiki są dosyć mocno porozrzucane po całym mieście
i miejsce, gdzie można się spotkać, to albo uczelnia, albo jakaś knajpa. Ale ja właśnie uważałbym, że taka koncentracja na wzór tych takich kampusów na jakichś takich anglosaskich uczelniach to jest wzór. I tyle, jeśli chodzi o takie kwestie akademików, a to myślę, że jest dosyć mocno opisane. No też trudne do wprowadzenia, no bo jednak możemy uznać, że Kraków na to było okienko 30 lat temu, kiedy Kraków nie był taki jeszcze gęsto zabudowany. Teraz już się Kraków mocno zabudował i myślę, że na przykład zbudowanie jakiegoś takiego akademika UJ-owego w centrum jest już trudne, jeżeli w ogóle możliwe, ale na przykład też dla mnie w ogóle jakimś takim bardzo nieprzyjemną sytuacją jest to, że na kampusie UJ-u na Ruczaju, rzeczywiście takim kampusie z prawdziwego zdarzenia, jest miejsce na akademik prywatny, jakiś hotel, a nie ma tam akademika po prostu uczelnianego, społecznego. To jest jakiś tam, to po prostu pokazuje, jakie są priorytety. I to mówię, to się może wiązać po prostu z długami, które trzeba spłacać i tym, że potrzeba było gotówki, no ale no nie, no ja uważam, że to nie jest jednak usprawiedliwienie w tym sensie, że to jest coś, na co powinniśmy się zgadzać, na co powinniśmy się decydować, tylko właśnie powinniśmy zabiegać o to, żeby te akademiki były publiczne. A jeśli chodzi o w ogóle politykę mieszkaniową, która mogłaby pomóc studentom, no to tu myślę, że wspieranie budownictwa społecznego i wspieranie też budownictwa nakierunkowanego na tanie mieszkania na wynajem, z tym, że to jest coś, co trzeba byłoby zbudować od podstaw, bo zauważmy, że de facto no 99-98,5% wszystkich nieruchomości to albo budownictwo deweloperskie, które od początku do końca jest przeprowadzane przez prywatnych inwestorów, albo indywidualne budownictwo, czyli że ktoś po prostu sobie na działce buduje dom za prywatne pieniądze na swojej działce. I w takiej sytuacji w ogóle stworzenie jakiegoś ekosystemu, gdzie państwo byłoby w stanie na przykład wejść też w ten rynek i budować mieszkania na wynajem, no jest bardzo trudne. Mamy oczywiście TBS-y, mamy Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zwane teraz SIM-ami, czyli Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi, i one są w porządku i się rozwijają, ale nie jest to coś, co jest. To jest plankton póki co, niestety, i powinno się o takie rzeczy wspierać, no bo też budownictwo mieszkaniowe, społeczne i jakieś fundusze mieszkań na wynajem mogą mieć taką cechę, że po prostu ten bardzo specyficzny rynek rozładują, wprowadzą jakiś element konkurencji, doprowadzą do obniżki cen, bo w tym momencie mamy taką sytuację, że te mieszkania drożeją non-stop, a jeżeli mamy taki zastój, że akurat ludzie przestają kupować, bo po prostu już ich nie stać, już naprawdę te ceny powinny spaść, jakieś elementarne prawa rynku, prawda, popyt, podaż, ludzi już nie stać na mieszkania, bo mamy też najdroższe kredyty mieszkaniowe w Europie i po prostu ludzi na kredyt nie stać, hipoteczny. Mamy w Polsce kredyt hipoteczny to jest 8% ze zmienną ratą, podczas gdy chyba kraje na drugim, trzecim miejscu mają około 4%, więc jakby różnica jest kolosalna. No to jeżeli jest taka sytuacja, że ludzie nie kupują, bo już ich nie stać na to, żeby kupić, to przychodzi państwo z jakimś kredytem 0% i dorzuca tych pieniędzy i znowu się ten rynek zaczyna kręcić. Więc powinniśmy sprawić, żeby rzeczywiście powinniśmy mieć jakąś, państwo powinno mieć alternatywę dla budownictwa społecznego, znaczy dla rynku mieszkaniowego i właśnie poprzez budownictwo społeczne, żeby te ceny zaczęły spadać. Dziękuję bardzo serdecznie za podzielenie się wiedzą. Gościem był Andrzej Ciepły, politolog, Klub Jagielloński, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję serdecznie. Dzięki.